W dniu wczorajszym miał miejsce przetarg, otwarcie ofert na budowę Domu Kultury w Dygowie. Panie wójcie, proszę powiedzieć, ilu było oferentów i jakie kwoty? Rzeczywiście w dniu wczorajszym otworzyliśmy ofertę na budowę budynku użyteczności publicznej, bo tak to się ładnie nazywa, czyli ten obiekt, który jest za moimi plecami. Wpłynęło 6 ofert, ceny kształtują się w przedziale od mniej więcej 7 milionów z haczykiem do blisko 10 milionów. Na ten moment trwa ocenianie tych ofert. Jeśli tylko uda się wyłonić wykonawcę, to kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy, no i przekazanie placu budowy oraz no, wejście na ten obiekt i już takie prace stricte budowlane, które bardzo bym chciał, żeby rozpoczęły się już w miesiącu maju. Proszę powiedzieć, przypomnieć, z jakich środków będzie finansowany ten obiekt? Tutaj jest kwota, którą otrzymaliśmy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota jest 8,5 miliona i to jest główne źródło finansowania, przynajmniej tego etapu, bo tutaj chcielibyśmy, żeby cały ten obiekt podzielić na takie 3 etapy. Pierwszy, najważniejszy, to są te prace stricte budowlane, które już lada chwila się rozpoczną, natomiast kolejny to już chyba będzie w przyszłym roku, to będzie wyposażenie tego obiektu oraz infrastruktura wokół. Mam tutaj na myśli miejsca parkingowe, których trzeba będzie tutaj przygotować sporo, no ale to już wszystko w przyszłości. Proszę powiedzieć, plac budowy będzie zajmował dosyć duży teren. Jak wpłynie to na funkcjonowanie klubu sportowego, szkoły, jak również w tej chwili jest tu przedszkole? Co z przedszkolakami? No rzeczywiście, najbliższy rok, może półtora, to będzie taki trudny czas, zwłaszcza dla tych instytucji, które funkcjonowały tutaj, czy funkcjonują. Mam tu na myśli zarówno klub sportowy, jak i przedszkole. Jeśli chodzi o przedszkole, to już jesteśmy po rozmowach z panią dyrektor i przedszkolaki na pewno znajdą nowe miejsce. Mamy w szkole kilka klas. Na pewno to miejsce dla grupy czterolatków się znajdzie. Jeśli chodzi o klub sportowy, to no, przez najbliższy czas, właśnie czas trwania remontu, czy też budowy tego obiektu, klub sportowy będzie musiał sobie poradzić w innych obiektach. Tutaj do dyspozycji będzie zaplecze w szkole oraz zaplecze, którym dysponuje na dzisiaj klub sportowy. Jeśli chodzi o plac budowy, to mogę powiedzieć tak, będzie tutaj wygrodzona przestrzeń, na którą wstęp będą mieli tylko pracownicy, ewentualnie inspektorzy. Nikt spoza tego grona nie będzie mógł wejść. Będzie to spory obszar, no bo też inwestycja jest bardzo duża. Ja tutaj tylko może przypomnę, że oprócz istniejącego obiektu będzie dobudowane, czy też nadbudowane blisko 1700 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, więc będzie to naprawdę duży obiekt. Jak już wspominaliśmy wcześniej, będzie to przedszkole, będzie to dom kultury, będą tam sale, które będzie można wykorzystać na różne działania naszych stowarzyszeń i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mam nadzieję, że to nie wpłynie, przynajmniej nie powinno wpływać sam proces budowy, nie powinien wpływać na to wszystko, co będzie się działo wokół, więc dostęp do boiska będzie, do Orlika, placu zabaw, szkoła też myślę, że będzie funkcjonowała w sposób normalny. Także mam nadzieję, że bez większych problemów uda nam się to wszystko przetrwać. Teraz takie pytanie, to kiedy zakłada Pan otwarcie tego obiektu? No to takie bardzo trudne pytanie. Ja bardzo, bardzo bym chciał, żeby to było na przykład w okolicach jesieni przyszłego roku. Marzy mi się, żebyśmy mogli to zrobić na dożynki, ale też zakładamy, że ten czas na realizację będzie w zasadzie do końca października. I tutaj powiem tak, to jest zbyt ważny obiekt, żebyśmy mieli się jakoś tak bardzo spieszyć. Tu po prostu trzeba zrobić cały ten proces inwestycyjny musi być przeprowadzony prawidłowo i na pewno termin będzie w tym przypadku odgrywał rolę drugoplanową. Na pewno to jest inwestycja, która musi być tutaj odpowiednio dopilnowana i dobrze zrobiona. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.